Kolejny sukces olsztyńskiego kajakarza. Denis Ambroziak z Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Portugalii powrócił ze srebrnym medalem. O swoich sukcesach sportowiec opowiadał prezydentowi Olsztyna podczas spotkania w ratuszu. Jestem zadowolony, że mam to drugie miejsce, natomiast byłem nastawiony, że wygram te zawody. A do wygranej zabrakło tylko 1/10 sekundy. Stąd też niedosyt młodego kajakarza. Niedosyt tym większy, iż Denisowi nie udało się zdobyć kwalifikacji olimpijskiej na Igrzyska w Londynie. Zawodnik jednak nie poddaje się. Plany na najbliższe lata ma już jasno sprecyzowane. Fajnie, że zrobiłem ten medal. Za rok, za dwa, za trzy lata będzie potwierdzić tą formę i trzeba szykować się do następnych igrzysk. A w międzyczasie Denisa czeka jeszcze wiele występów, między innymi w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski Seniorów. Trzeba wystartować z chłopakami, żeby tam porobić medale dla klubu, oczywiście dla miasta. Dzięki takim osobom jak Denis, Olsztyn zapisuje się utrwale na kartach historii, nie tylko sportu. Cieszymy się, że jest to zawodnik z klubu Kajak Olsztyn. Cieszymy się, że jest to zawodnik z Olsztyna, bo przecież niewielu takich wspaniałych sportowców mamy, aczkolwiek pretendentów na pewno tak i jestem przekonany, że tym przykładem, jego przykładem bardzo wielu dzisiaj trenujących sportowców pójdzie. Promuje nasze miasto Olsztyn, z czego też na pewno jesteśmy bardzo dumni. Powodem do dumy jest także złoty medal sportowca zdobyty na Mistrzostwach Świata w 2011 roku na Węgrzech.